Nie zawsze robię testy peryferiów, ale jeżeli już, to z rozmachem. Dlatego poprosiłem partnera kanału, czyli Logitecha, żeby podesłali swoje najlepsze myszki. I trochę tego mamy. Kurde, dużo tego. Teraz można je jakoś tak ładnie zaaranżować. Tak po jednej, po drugiej stronie. Która będzie twoja ulubiona? A, to się zobaczy. A tak teraz, jakbyś miał w ciemno wybierać, którą? W ciemno? W sensie, używam G502 generalnie, to jest akurat przewodowa, ja używam tej lightspeedowej, czyli bezprzewodowej, ale bardzo sobie ostrzę ząbki na tą G-Pro Wireless, ale też całkiem nieźle mi się podobała któraś z tych, ta 703 też mi się podoba. Zobaczymy, która będzie najlepsza. Która najszybsza? Która najlepsza dla mnie, może tak, bo to są zawsze takie subiektywne te testy. Więc dzisiaj skupimy się głównie na tych myszkach trochę droższych, te, które mają sensor Hero, ten najlepszy w myszkach Logi. Są też oczywiście myszki tańsze, właśnie jak na przykład ta G102, których tutaj mam dwie sztuki. Są też myszki takie bardziej do pracy. Generalnie, jeżeli byście chcieli testy tych bardziej budżetowych myszek, dajcie mi znać w komentarzu, to może uda się też przygotować taki wielki test tańszych myszek właśnie do gier od Logi. Więc jak chcecie, to dajcie znać, może klawiatury. Dużo możliwości. Generalnie teraz na stoliku zostały nam tylko same myszki, które właśnie mają ten sensor Hero 16K. Albo w sumie powinienem powiedzieć 25K, bo za sprawą aktualizacji firmware'u okazuje się, że ten sensor Hero jest w stanie wyciągnąć nie 16 000 dpi, a aż 25 600 dpi. Magia software'u, mój drogi. Hardware to jedno, ale software to drugie. Ale czy 25 000 dpi jest komukolwiek potrzebne w myszce? Ja osobiście gram na 800 dpi, ale wiecie co? To jest trochę tak jak z super szybkimi samochodami. Bugatti Chiron jest w stanie wyciągnąć, powiedzmy tam, te 420 km na godzinę. No i jasne, no nie świadczy to, że będziemy teraz jeździli z taką prędkością po drogach. Podobnie zresztą jest z sensorami, jakby dpi to jest jedna rzecz i może to świadczyć o jakości sensora, ale nie musi. Dla nas jest ważne to, że te 25 000 dpi jest uzyskiwane bez żadnych tam jakichś dziwnych sztuczek, wygładzania i innych takich, powiedzmy, szemralnych praktyk. Jeżeli chodzi o sensor, to dla nas tak naprawdę są ważne trzy rzeczy. Po pierwsze, że sensor Hero jest to pierwszy sensor, który w ogóle jest w stanie wykręcić taki kosmiczny wynik tych 25 000 dpi. Po drugie, że jest to sensor mega precyzyjny. Nie bez powodu Janko skorzysta z G703, a Pasza korzysta z G-Pro Wireless. Po prostu mysz z dobrym sensorem daje im kompetytywną przewagę. No i po trzecie, jest to darmowa aktualizacja, więc jeżeli ktoś z Was korzysta z oprogramowania Logitecha, no to bardzo możliwe, że już ten najnowszy firmware macie zaktualizowany, no i Wasza mysz jest w stanie już teraz uzyskać te 25 000 dpi. Także sprawdźcie sobie. Generalnie chciałbym też zwrócić uwagę na to, że jest to fajne zagranie prokonsumenckie, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że Logi mogłoby na przykład teraz wypuścić myszkę nie G604, tylko na przykład G605 i powiedzieć: hej, mamy nowy sensor 25 000. A oni stwierdzili, że skoro to jest tylko aktualizacja, to nie będziemy ściemniać, sprzedajemy myszki tak jak było, tylko mają teraz 25 000 dpi. I każdy może z tego korzystać, jak kupił myszkę wcześniej. Dobry ruch. Dobra, koniec teorii. Czas to wszystko rozpakować. Na pierwszy ogień jedziemy z G403. To jest ten taki pierwszy. Będziemy sobie numerkami inkrementowali. Na sam koniec zostawiłem sobie G-Wireless Pro. Trzeba umiem otwierać pudełka. To jest myszka przewodowa, oczywiście w pudełeczku mamy tak pakiecik, naklejek, dokumentację, no i jest nasza myszka sama w sobie. Nie jest to myszka do końca symetryczna, mamy tutaj dwa przyciski, normalną rolkę, no i mamy boczne przyciski. W łapce leży, całkiem nieźle. Ok, podłączymy sobie teraz myszkę do naszego laptopa, żeby zademonstrować Wam soft, bo tak, gdy podłączamy myszkę, ona zaczyna świecić, mamy tutaj normalnie RGB. I gdy podłączymy sobie myszkę, mamy taki program jak Logitech Hub. I tutaj możemy sobie sterować z naszymi myszkami. Jak widzicie, jest tutaj dostępna aktualizacja oprogramowania układowego, co oznacza tyle właśnie, że będziemy mogli sobie zaktualizować firmware w tej myszce. Bo jak widzicie obecnie, gdy sobie tutaj wejdziemy w czułość, mamy maksymalnie dpi, które możemy ustawić do 16 000, a w momencie, gdy sobie zaktualizujemy naszą mysz, będziemy mogli ustawić do
25 tysięcy. Więc tak, mamy też opcję synchronizacji podświetlenia, możemy sobie wybrać efekty tutaj, a także co ważne, możemy sobie tutaj zmieniać funkcję naszych przycisków, więc jeżeli ktoś z Was na przykład chciałby sobie tutaj zrobić jakiegoś binda, jakiś można klawisz sobie wybrać, można wybrać całe działanie na przykład z Discorda czy OBS-a, jest tutaj naprawdę bardzo dużo opcji, można się w tym zagłębić i można na tym życie stracić, bo jest tyle opcji do wyboru. I teraz patrzcie, jeżeli chcemy zaktualizować sobie firmware naszej myszki, klikamy sobie tutaj w tą zębatkę i tutaj mamy aktualizuj. Klikamy sobie. Siup. Moments later. Tak, udało się. Mamy zrobiony update naszej myszki i teraz gdy wejdziemy sobie w czułość, to jak widzicie mamy możliwość ustawienia nawet tego ekstremalnego 25600 dpi. Zobaczcie jak ja delikatnie ruszam tą myszką, praktycznie nic, a zobaczcie jak ona lata nam tutaj po tym ekranie. Tutaj mamy myszkę G502, jest to bardzo popularna myszka, nie bez powodu zresztą. Jest to też myszka profilowana, nie jest symetryczna. Zaraz sobie ją rozpaczkujemy. Mamy siup. Zapakowana jest bardzo podobnie. W środku mamy naszą G502, która wygląda w ten sposób. I widzicie, tutaj mamy ciężarki, więc jeżeli chcemy, możemy sobie zrobić, żeby nasza myszka była nieco cięższa, więc to jest bardzo spoko sprawa. Tutaj mamy na magnesik takie coś, siup. Możemy go sobie tutaj władować i kolejne ciężarki, jeżeli mają tutaj po 36 gramów, możemy sobie naszą myszkę fajnie dociążyć wedle naszych preferencji. Co fajne, ta myszka ma sprzęgło, czyli normalnie mamy teraz scrolla, który się blokuje, a możemy go odblokować klikając i wtedy się kręci tak płynnie, daleko. Jest fajne. G502 ma tutaj też taki dedykowany przycisk, który może służyć do tego, żeby na moment spowolnić nasze DPI, jeżeli chcemy przycelować, na przykład przysnajpować. Część osób lubi tak grać, więc to jest bardzo spoko opcja. No i mamy też sporo przycisków, które możemy skustomizować. Mamy tutaj jeden, drugi i jeszcze trzeci, którym możemy przypisać jakieś działania, które chcemy. Domyślnie tutaj regulują one nam DPI w locie. No i można sobie to wybrać i regulować. W ogóle śmieszna rzecz. Zobaczcie, ja mam jeszcze G502, która właśnie korzysta z technologii Lightspeed. Generalnie G502 Lightspeed ma, widzę, mniej miejsc na dodatkowe dociążenie, więc jeżeli dla kogoś z Was to jest ważne, to musicie o tym pamiętać. Musicie mi zaufać, ale tutaj głęboko jest schowane złącze micro USB, którym możemy albo korzystać z naszej myszy po kablu, jeżeli byśmy chcieli, ale też możemy ją ładować. Tutaj jest zbudowany akumulator, który trzyma tak z moich długotrwałych testów 2-3 tygodnie, w zależności jak szybko, jak dużo zasadniczo używamy naszej myszki i czy korzystamy z technologii Lightspeed, bo tutaj mamy taki malutki, niepozorny odbiorniczek, który jest o tyle fajny, że technologia Lightspeed działa na paśmie 2-4 GHz. Nie działa to po Bluetoothie, to działa bardziej na takim paśmie jak Wi-Fi. No i co ważne, tutaj możemy liczyć na opóźnienie rzędu 1 milisekundy, czyli jest to naprawdę bardzo szybko i wielu pro playerów nawet decyduje się na to, żeby grać bezprzewodowo, bo praktycznie nie ma żadnej różnicy. I generalnie jak mamy właśnie taką myszkę z Lightspeedem, to tutaj możemy sobie tym sterować, jak widzicie, jaki ma być częstotliwość raportowania na sekundę, czyli możemy 1000 razy na sekundę i możemy to sobie zmniejszyć na przykład do 125, jeżeli chcemy oszczędzać baterię, żeby nasza myszka trzymała na baterii nieco dłużej. Ja korzystam i tak z 1000, no bo skoro już mamy taką mysz, która ma fajny sensor i jest ta technologia Lightspeed, no to jeżeli gramy dużo w gry, no to warto jest mieć to odświeżanie naprawdę wysoko tutaj ustawione. Kolejna myszka G604, tej szczerze mówiąc nigdy na żywo nie widziałem, więc jestem bardzo ciekawy. Z tego co widziałem, ona ma dużo więcej przycisków tutaj na boku, więc to może być ciekawe. Jeżeli ktoś z Was gra dużo w jakieś MMO, to może Wam się to przydać oczywiście, jeżeli lubicie korzystać bardzo z myszki. To jest taka myszka. O kurczę, ona wygląda kosmicznie. Wow. Jak widzicie, mamy tutaj 6 dodatkowych przycisków na boku, więc jeżeli ktoś z Was gra w MMO, to na pewno Wam się to przyda. O kurczę, ale dziwnie, nigdy nie miałem takiej myszki, która właśnie miałaby aż tyle przycisków z boku. Dodatkowo tutaj mamy przyciski, przypuszczam, do regulowania DPI. O, mamy też naszą rolkę ze sprzęgłem. O tak, to jest piękna sprawa, naprawdę. Tutaj mamy taki schowek. Ta G604 widzę jest zasilana normalnie na baterię. No i tutaj jeszcze mamy schowany nasz odbiorniczek. Gdzieś siup. Okej, okay. I część z Was może się zastanawiać, po co nam zestawi taki kabel, który jest zwykłym USB do USB. Dobrze jest, jeżeli ten odbiornik jest blisko naszego komputera, żeby sygnał po prostu nie był zakłócany. I robimy to w ten sposób, że gdy mamy nasz odbiorniczek, możemy go sobie wpiąć tutaj
ten przedłużacz wtedy wpinamy sobie gdzieś z tyłu do naszego peceta, po to, żeby nasz odbiornik był bardzo blisko naszej myszki, żebyśmy nie mieli żadnych strat w wydajności. No i wtedy mamy tutaj blisko nasz odbiornik, blisko naszej myszy, no i wtedy możemy korzystać z tego mega szybkiego czasu odświeżania bez po prostu utraty sygnału, co jest ważne. Dobra, mamy następną myszkę, G703 i tej jestem bardzo ciekawy, bo tak po obrazkach wydaje mi się, że kształt bardzo, bardzo by mi odpowiadał, bo G502, który ja używam, ona jest profilowana i nie do końca mi to czasami pasuje. Tak, mamy naszą myszę, która jest bezprzewodowa i z tego co widzę, to kształt jest bardzo zbliżony do tej G403. Jeżeli by nie powiedzieć, że to jest dokładnie ten sam kształt. Kamil, widzisz jakąś różnicę? W tej odległości nie. No właśnie, mega jest zbliżony ten kształt. Co fajne, ja bardzo lubię, że są zasilane myszki na akumulator i ta jest też zasilana akumulatorowo z tego co widzę. 10-gramowy mamy taki odważnik, możemy go sobie tutaj wrzucić pod naszą zaślepką. Nie, no tutaj ma wejść, dobrze mówię. Tak, możemy go sobie tutaj wtedy wbić do tego plastiku, ten nasz ciężarek. Magnetycznie, siup, jest gotowe. Myszka jest troszeczkę cięższa. No i oczywiście mamy też nasz odbiorniczek. Siup. No i mamy też przedłużkę i kabel do ładowania, więc możemy tutaj zrobić tak, że mamy przedłużkę na tym kablu, możemy go tak używać, albo możemy go używać po prostu do ładowania naszej myszki, to jest mikro USB, siup, wskakuje i jest gotowe i myszka się ładuje. Kształt bardzo fajny, to jest kształt, który mi mega pasuje, bo nie jest jakiś mega profilowany. Bardzo prosta, dwa przyciski tutaj na boku, jeden do zmiany DPI, myszka bez sprzęgła, znaczy rolka bez sprzęgła, czyli nie da się jej odblokować, ale ogólnie myszka super leży w łapie. To jest właśnie klimat, który mi bardzo, bardzo odpowiada. Jeszcze jestem ciekawy tej myszki symetrycznej, czyli G Pro, ale to zobaczymy sobie później. G903. Tej też nigdy nie widziałem na oczy. Ona jest w ogóle tak zapakowana bardziej niż inne. Tak w folii. Trzeba jej pomóc. O kurde, ale ona jest kosmiczna. Ej, fajna. Niezła. No nieźle. Czekaj. Folika, siup. Ale ten kształt, ona jest taka mega długa, zobacz. Widzisz, jest trochę dłuższa. Jest dużo dłuższa. Ten kształt, kurczę no, tak bardzo czuję, że ta myszka jest taka długa. Generalnie, jeżeli chodzi o klawisze, tak? Mamy rolkę ze sprzęgłem, co fajne. Oczywiście dwa normalne przyciski. I tutaj widzę, mamy jeszcze dwa dodatkowe przyciski takie obok tego przycisku ze sprzęgłem. Możemy je sobie przebindować oraz dwa tutaj przyciski jeszcze na boku. Ogólnie kształt wydaje się być symetryczny. Właśnie tak patrzymy teraz na tą myszkę z Kamilem i może ten kształt nie jest jakiś taki prosty, to jest chyba myszka, która tak najbardziej przyciąga chyba moją uwagę, bo jest taka inna w ogóle. Tak, oczywiście ma wbudowany akumulator, zasilanie akumulatorowe. A co jeszcze mamy tutaj w pudełku dalej? Zobaczcie, tutaj jest zaślepka, czyli to jest myszka symetryczna, którą możemy sobie zaślepkę tutaj odtegować. Możemy sobie dać klawisze. Możemy sobie je tutaj, one magnetycznie wskakują, co jest fajne. Siup, magnetycznie. I zobaczcie, mamy klawisze z tej strony. Oczywiście mamy zaślepkę, więc jeżeli byśmy nie chcieli mieć przycisków przykładowo z lewej strony, możemy je sobie też zaślepić. Mega spoko patent. Myszka symetryczna, wow. I że to działa też magnetycznie, to jest spoko. Więc jeżeli ktoś z Was lubi mieć dużo przycisków albo jest leworęczny i korzysta z myszki z lewej strony, bo wiem, że też niektórzy tak korzystają, no to jest jakby naprawdę mega spoko opcja i mega można ją sobie dopasować pod siebie. Oczywiście w środku mamy kabel, tak jak w przypadku innych myszek, mamy też odbiorniczek, no i mamy też tą przedłużkę, żeby mieć odbiornik bliżej siebie, jeżeli mamy daleko. Mega spoko, mega spoko. No i nasz rodzynek na torcie, czyli Pro Wireless. To jest to. Tak, to jest to. Ja wziąłem tą myszkę w rękę i ja już wiem, że jestem po prostu do symetrycznych myszek stworzony, że one mi najlepiej w ręce siedzą. Tak, nie mamy możliwości regulowania sprzęgła tutaj akurat, czyli jest rolka normalnie klikająca.
I tutaj mamy jeszcze nasze guziczki, które możemy sobie tutaj wymienić, albo zaślepeczki. Oczywiście ta myszka też ma podświetlanie jak każda inna. Mamy tutaj od spodu także przycisk do ponownej synchronizacji. I możemy sobie tutaj jeszcze zmienić te guziczki. Guziczki. Trochę mi namieszało to w głowie, bo teraz tak. G502 używam już parę miesięcy i tak ręka już mi się do niej przyzwyczaiła totalnie. G403 to jest tak jak G703, tylko po prostu ta jest bez kabla, 703. I 703 jakiś też ma taki jak dla mnie przyjemny kształt, w sensie mógłbym z niej korzystać, chociaż nie jest to myszka symetryczna. G903. To jest myszka, do której musiałbym się naprawdę długo przekonywać, bo ona jest bardzo długa. Dla jakichś wielkołapców, jak to Kamil powiedział, to może bardzo dobrze by się nadawała, bo no dla mnie ona osobiście jest troszeczkę za długa i nie wiem, czy na takiej myszce by mi się dobrze grało. Chociaż myślę, że kwestia przyzwyczajenia. Ta G604 to jest myszka dla ludzi, którzy grają w MMO. Ja jej w ogóle nie obciążałem, ona jest ewidentnie najcięższa z tych wszystkich, które testowałem. Niektórzy lubią mieć tyle przycisków, bo muzyki, wszystkiego. No i na samym końcu jest ta G Wireless Pro. Ona jest najlżejsza z tych wszystkich, z których testowałem bez obciążenia. I no też jako symetryczny kształt też mi fajnie w ręce leży. Gdyby miała ten mechanizm ze sprzęgłem, to byłbym totalnie happy. Aczkolwiek no wiem, że to jest pewnie właśnie po to, żeby redukować wagę. Generalnie jeżeli chodzi o ślizgacze, to te myszki mają naprawdę bardzo duże ślizgacze. Ta ma chyba w ogóle największe, bo ona ma też taki kształt najdzikszy. Ale na przykład ta 703 ślizgacze też mogliście oglądać sobie wcześniej, w momencie, gdy mieliśmy rzuty właśnie od spodu tych wszystkich myszek. Ciężko mi powiedzieć. Generalnie z myszkami pod moje ręce najlepiej mi leży G Wireless Pro i ta 703. To są myszki, które moim zdaniem najlepiej leżą, przynajmniej w moich rękach. Z myszkami, no to wiecie, zależy po prostu od tego, jakie macie ręce. Natomiast G503, no to jest taki klasyk, na którym się nie można przejechać. Jest to mysz mega precyzyjna i wybierana przez dużą ilość proplayerów, więc jeżeli lubicie myszki, które są mega profilowane, one są bardzo spoko. Ja jej używam parę miesięcy, jestem z niej mega zadowolony. G Wireless Pro, to jest to. 903, bardzo ciekawa myszka, mega odjechany ma design, prezentuje się bardzo ciekawie, ale ewidentnie to nie jest myszka pod moje ręce, bo jest bardzo długa. No i G604, no to też troszeczkę tak, nie do końca moje gusta, ja nie potrzebuję aż tyle przycisków z boku, ale wiem, że są ludzie, którzy są w stanie zabić za taką ilość przycisków, więc dla Was to będzie naprawdę kusząca opcja. Oczywiście należy pamiętać o tym, że te wersje, które mają kabelki, są dużo tańsze od tych bezprzewodowych wariantów. Trzeba o tym pamiętać, ale jeżeli ktoś z Was byłby nieprzekonany na technologię bezprzewodową, nie ze względu na cenę, a ze względu na to, że obawiacie się o to, że no to jest bezprzewodowe, no to warto pamiętać o tym, że praktycznie każda z tych myszek, którą mamy tutaj, możemy używać też po kablu. Po prostu podpinamy kabel micro USB, który jest w zestawie i możemy ich używać jak zwykłą myszkę. Wyjątkiem tutaj oczywiście jest ta G604, która ma po prostu własne zasilanie na zwykłe baterie. No i tutaj po prostu nie ma złącza micro USB. Ale te cztery myszki jesteśmy w stanie używać normalnie po kablu, jeżeli mamy taki kaprys. Jeśli jednak macie kasę, ale po prostu boicie się bezprzewodowych myszek, to uspokajam. Ostatnio na IM Top 3 drużyn grało właśnie na myszkach bezprzewodowych od Logi, a teraz na Worldsach aż 4. Do tego przykładowo G502 bezprzewodowa jest 7 gramów lżejsza niż wersja z kablem, więc waga tutaj też nie jest żadnym problemem. Bateria w tych myszkach trzyma od 2 do 3 tygodni, więc to też nie jest tak, że nagle podczas grania Wam padnie myszka. No i też dużo wcześniej dostajecie po prostu powiadomienie o niskim poziomie baterii. No a za kwestię zakłóceń niech po raz kolejny poświadczą sportowcy, no, którzy, jak mówiłem, korzystają z tych myszkach na zawodach i żadnych problemów z nimi nie ma. No i słuchajcie, podsumowując, myszki to jest mega subiektywna sprawa. Kwestia gustu, po prostu czy pasuje Wam kształt profilowany, czy lubicie bardziej myszki symetryczne. Dla nas ważne jest to, że każda z tych myszek, które pokazałem Wam dzisiaj, ma ten sensor Hero. Więc na dobrą sprawę, poza wyglądem, każda myszka ma taki sam sensor, więc Wasz performance w grze może być dokładnie taki sam. Po prostu to jest kwestia gustu, kwestia kształtu, który bardziej Wam leży, no i kwestia ewentualnie jakichś tam poszczególnych feature'ów, które mogą mieć wpływ na to, czy będziecie mieli na przykład dodatkowe przyciski, więcej, mniej, czy bardzo dużo.
Jeżeli chcecie więcej tego typu testów, to zostawcie mi komentarz, jeżeli chcielibyście, żebym sprawdził troszeczkę tańsze myszki Logi, te, które są na tych niższych półkach cenowych, albo interesował Was test klawiatur, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos. Ten film chyba wyjdzie strasznie długi.